Na ukończeniu jest budowa odcinka drogi na ulicy Plac Sportowy. To zadanie jest realizowane w ramach ubiegłorocznego budżetu partycypacyjnego. Opóźnienie wynikało z procedury przetargowej, wyższej ceny ofert niż kwoty przeznaczonej na to zadanie. Złe warunki atmosferyczne nie pozwoliły w ubiegłym roku na dokończenie budowy odcinka chodnika na ulicy Jana Pawła II. To zadanie jest również inwestycją realizowaną w ramach ubiegłorocznego budżetu partycypacyjnego. Trwa pozimowe czyszczenie ulic. Prace wykonywane są przy pomocy mechanicznej zamiatarki z Saniko oraz przez pracowników gospodarczych Urzędu Miasta. Od przyszłego tygodnia na myszkowskich drogach pojawi się nowy sprzęt zakupiony do tego celu przez Saniko. W odpowiedzi na pytania mieszkańców Myszkowa o podniesienie stawek za odbiór odpadów komunalnych informujemy, że pozostają one bez zmian. Od kwietnia rozpocznie się nabór do myszkowskich przedszkoli dzieci w wieku od 3 do 6 lat. By zabezpieczyć miejsca dla wszystkich chętnych dzieci w tym wieku, oddane zostaną 3 nowe oddziały przedszkolne. Pytania w tej sprawie kierować można do kierownika Miejskiego Zarządu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli pod numer telefonu 34 313 26 82 wewnętrzny 183. Od 27 kwietnia do 31 maja w myszkowskim MDK odbędzie się wystawa prac podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Podczas tej wystawy będzie można zobaczyć różne prace wykonane w ramach arteterapii. Będzie można zobaczyć m.in. prace wykonane w pracowni witrażu, obrazy namalowane przez naszych uczestników, prace wykonane techniką dekupaż. Dzięki Państwa życzliwości podczas akcji charytatywnej na rzecz ulic zebrano ponad 40 tysięcy złotych. Pozwoliło to na sfinansowanie kolejnej dawki leku, który jest jedyną szansą na pokonanie nowotworu.